Witam was serdecznie. Chciałem zademonstrować, jak ja robię kiełbasę swojską, wiejską. Mam tutaj boczek i łopatkę. Nie bawiłem się z dzieleniem na różne gatunki mięsa, bo z tego co ja pamiętam, na wsi masaż zawsze nie bawił się w takie rzeczy, po prostu mieszał wszystko mięso, całe mięso i mielił to jednym oczkiem, a potem była przepyszna kiełbasa. I tak, w boczku mam kilo 178. Łopatki mam 2 kilo 720, coś takiego. Po zaokrągleniu wychodzi 3900 razem. Czosnku mam około 5 ząbków na to, 10 deko pieprzu, 70 deko tego gram. 10 gram pieprzu, 70 gram soli, pół na pół, 35 gram, 35 sól pechlująca i sól zwykła i trochę cukru. Tyle z przypraw. Dzisiaj będę mielił. Wymieszam to, włożę do lodówki na 24 godziny, razem z przyprawami oczywiście wymieszam i jutro będę to nadziewał w jelita. I zobaczymy się za chwilę, jak skończę. Ok, tak to wygląda. Teraz dodaję moje przyprawy. Wyrobię to mięso. Włożę do lodówki na 24 godziny i jutro, mam nadzieję, jak mi nic nie przeszkodzi, nabiję to w jelita, a potem później wędzenie. Ok, przemieszałem ją. Wygląda tak. I włożę ją do lodówki do jutra. Zobaczymy, jaki wyjdzie smak. To więc do jutra. Witam serdecznie dnia drugiego. Tutaj mam mięsko wczorajsze. Tutaj mam sprzęt, którego będę używał. Jelita i pół szklanki wody. Jeszcze spróbuję wmasować w to mięso. I tyle. Się zabieram do roboty.
I wyszło mi tyle kiełbaski. Jelita mi się skończyły. Zostało tam może, nie wiem, 200 gram w maszynce. I teraz zostawiam do osadzenia, do wysuszenia, podsuszenia. I później wrócimy do wędzenia w końcu. Kiełbaska jest już w środku wędzarni. Włączyłem osuszanie. Ustawiłem temperaturę, na razie jest 15 stopni. Wyjdzie w górę. W miarę i tak już wyschła. Pierwsze wędzenie w tej wędzarni. Bradley Smoker. Zobaczymy, jakie efekty będą. Ok. Osuszanie trwało jakieś 2 godziny. Teraz już wędzimy. I widać dymek, spoko. Jedziemy. Użyłem mieszankę drzew olchy, jabłoni i tych dodatkowych, które dostałem gratis, ale nie były podpisane, to nie wiem, co to jest. Ale pachniały ładnie wczoraj, jak przepalałem tą wędzarnię. Ok, zobaczymy efekt po 4 godzinach. I tak to wygląda. Kiełbaska już jest sparzona. Parzyłem w temperaturze 81 stopni. I sprawdzałem temperaturę wewnątrz kiełbaski do 70 stopni. Parzyłem jakieś 15-20 minut i jeszcze nie próbowałem smakowo, ale w sumie zaraz pokażę. W środku wygląda to tak. Na razie jest kiełbaska jeszcze ciepła, ale jest spójna. Jest bardzo dobra. Polecam.